Cześć, witajcie, z tej strony znowu Opera z kolejną prezentacją bohatera Warframe. Inaros. Inarosa możecie dostać oczywiście u Barokatir. Dostajecie zadanie, które po wypełnieniu obdarzy was tym Warframe'em. Zatem jest go całkiem łatwo uzyskać, poziom tego zadania nie jest najwyższy, w związku z tym każdy z was już powinien posiadać Inarosa. Stąd też krótkie przedstawienie tej postaci i zaproponowanie mojego sposobu budowania. Pierwszą z umiejętności Inarosa jest susza. Uderz we wroga przeklętym piachem, który unieruchomi go i wyssie z niego życie. W praktyce wygląda to tak, że w stożku od naszej postaci w danym zasięgu obejmiemy wszystkich przeciwników, którzy zostaną nie tylko ogłuszeni, ale będą podatni przez krótki czas, to jest chyba 1,5 sekundy, kiedy będziemy mogli wykonać na nich atak kończący. Ci przeciwnicy powinni być oznaczeni, natomiast nie są i nie zawsze w tłumie możemy rozpoznać tak naprawdę przeciwników, którzy zostali oznaczeni przez suszę. Natomiast jeżeli przeciwnik zostanie zabity w ten sposób, czyli wykończymy go w trakcie działania tej umiejętności, odzyskamy część punktów życia. Drugą z umiejętności Inarosa jest pochłonięcie. Przytrzymaj przycisk aktywacji mocy, aby uchwycić cel w ruchomych piaskach i przyciągnąć go do pochłonięcia, kradnąc jego życie i czyniąc przy tym przyjazną zmorę. Bardzo fajna umiejętność, ponieważ z jednej strony możemy oznaczyć przeciwnika, dzięki czemu będzie on mógł zostać skonsumowany przez jednego z naszych sojuszników, z drugiej strony natomiast będziecie mogli odzyskać bardzo dużą ilość punktów zdrowia. Uważajcie jednak, ponieważ unieruchamia was to i nie możemy w tym czasie atakować, przez co możemy bardzo łatwo zostać pokonani, ale i Inaros ma i na to swój sposób. Jeżeli oczywiście przy użyciu tej umiejętności pochłoniecie tego przeciwnika, czyli jego punkty życia zejdą do zera, wtedy stanie się on waszym sojusznikiem i przez pewien czas będzie atakował naszych przeciwników. Trzecią z umiejętności Inarosa jest burza piaskowa. Przekształć się w wir piaskowy, który zmiecie wroga z powierzchni i pochłonie wszystkich złapanych w ruchome piaski. Umiejętność albo zbugowana, albo praktycznie bezużyteczna. Generalnie powinno to wyglądać tak, że skoro mamy bardzo duży zasięg mocy, to i burza piaskowa powinna porywać przeciwników z dużej odległości. Niestety nie działa to w ten sposób i przeciwnicy zostają porwani dopiero kiedy znajdą się naprawdę blisko. Poza tym nasza postać porusza się bardzo wolno, przez co umiejętność jest praktycznie bezużyteczna. Fakt jest jedynie taki, że jeżeli użyjemy tej umiejętności w jakimś tłumie, to przeciwnicy zostaną nie tylko porwani i przestaną atakować czy to naszych sojuszników, czy nas samych, ale zostaną też rozrzuceni po całej praktycznie mapie. Oczywiście w trakcie trwania tej umiejętności przeciwnicy cały czas otrzymują od nas obrażenia, natomiast te obrażenia nie są jakieś takie specjalne, żeby warto było jej używać częściej aniżeli na pladze. Na pladze mamy o tyle mniejszy problem, że plaga musi podejść do nas. Tam nie ma praktycznie jednostek zasięgowych, w związku z tym przy małym zasięgu spokojnie jesteśmy w stanie tą burzą piaskową zdziałać jakieś obrażenia. Natomiast nie liczcie, że będą one ani zbyt wielkie, ani z drugiej strony, że będzie to jakiś duży obszar. I umiejętności tej najczęściej nie będziemy używać wcale, ale jeżeli są chętni, to oczywiście możecie próbować budować się pod tą umiejętność. Czwartą z umiejętności Inarosa jest chmara skarabeuszy. Pobierz życie, aby okryć się wzmocnionym pancerzem ze skarabeuszy. Puść przycisk mocy, aby uczynić chmarę skarabeuszy, która wyssie życie z ocalonego wroga i uzdrowi sojuszników. W zasadzie jest to najlepsza umiejętność do tej pory praktycznie skonstruowana przez twórców Warframe i jeżeli chodzi o jedną pojedynczą jednostkę, ze względu na to, że kiedy przytrzymamy przycisk tej mocy, czyli czwórkę w tym przypadku, to cały czas zostaje nam pobierane zdrowie. Punkty zdrowia spadają nam bez przerwy do momentu, kiedy puścimy przycisk lub kiedy otrzymamy licznik o wysokości 100%.
Kiedy mamy go 100%, nasze punkty pancerza zostają właśnie o taką wartość zwiększone. W związku z tym jest to całkiem pokaźna suma. Jeżeli tylko użyjemy tej umiejętności, gdy jest ona przynajmniej po części naładowana, chmara skarabeuszy uderzy w przeciwnika, wysysając życie i uzdrawiając sojuszników, jak i nas samych. Pamiętajcie jednak, że za każdym razem obniży to o 25% licznik, czyli o 1/4, i tak naprawdę bez konieczności ładowania z maksimum, czyli ze 100%, będziemy mogli użyć tej umiejętności tylko 4 razy. Nie jest to za dużo, jednak poziom leczenia jest na tyle zadowalający, że nawet przy ujemnej skuteczności mocy jesteśmy w stanie całkiem nieźle i całkiem pokaźną liczbę punktów życia odnowić zarówno nam samym, jak i naszym sojusznikom. Co ciekawego, przed przejściem do mojego sposobu budowania Inarosa jeszcze mógłbym wam przekazać. Ano zwyczajnie to, że Inaros nie posiada w ogóle tarcz. Inaros jest postacią nie posiadającą tarcz, jednak posiadającą ogromny zasób punktów życia. Z drugiej strony ma też całkiem sporo pancerza i jesteśmy w stanie uzyskać całkiem, ale to całkiem sporą wytrzymałość. Dlaczego wam o tym mówię? Ano dlatego, że pancerz dodatkowy uzyskany z chmary skarabeuszy nie może zostać rozproszony przez jakiekolwiek pole antymagiczne. Czyli jeżeli naładujemy ten pancerz sobie do 100%, wtedy otrzymamy 800 punktów pancerza. Jeżeli jest to solowa rozgrywka, praktycznie nie ma szans, żebyśmy kiedykolwiek wykorzystali chmarę skarabeuszy, by nam obniżyła te punkty pancerza. I tak, przejdziemy sobie do sposobu budowania Inarosa według mnie. Oczywiście mamy do wyboru jedną z aur, albo korodującą projekcję, albo odzyskiwanie energii. Ja oczywiście używam korodującej projekcji, ponieważ bardzo, ale to bardzo często mam do czynienia z Grinier i praktycznie korpus są na tyle łatwi do pokonania, że nie potrzebowalibyśmy niczego więcej. Regeneracja energii nie jest tak ważna na Inarosie przy moim sposobie budowania, zwyczajnie dlatego, że wykorzystuję bardzo mało z jego zasobu umiejętności. Pierwszym z modów, który tak naprawdę wydaje się być dla mnie najważniejszy, jest oczywiście mod stalowe włókna, zwiększający nasz podstawowy pancerz w moim przypadku o 100% oraz witalność. Ponieważ Inaros dysponuje tylko zasobem życia, nie dysponuje tarczami, to punkty życia będą dla nas najważniejsze. Przeforsowanie oraz rozciągnięcie bardzo pomoże nam przy używaniu pierwszej umiejętności, która jest w zasadzie podstawą strategii przetrwania, jeżeli chodzi o mnie, grającego Inarosem. Wzmocniony przepływ gwarantuje mi to, że prędzej czy później moja energia zostanie napełniona albo przez szał, albo przez kulę energii, albo przez kulę życia. Używając równowagi, będziemy często odnawiać sobie albo punkty życia, kiedy podniesiemy kulę energii, albo punkty energii, kiedy podniesiemy kulę życia. Przy takim sposobie budowania i takim połączeniu nie potrzebujemy praktycznie żadnej wydajności, ze względu na to, że po pierwsze używać będziemy praktycznie tylko pierwszej umiejętności, która nie kosztuje nas zbyt wiele energii i ten zasób będzie bardzo wolno nam topniał. Po drugie, będziemy bardzo szybko odzyskiwać energię z szału ze względu na to, że nie posiadamy tarcz i nasze punkty życia będą targetem dla większości przeciwników od razu. No i oczywiście równowaga, by nie marnować żadnej kulki, która leży na ziemi. A tak naprawdę możecie sobie dać bez tego radę oraz bez modu nieugięta wola. Po prostu już nie miałem co wsadzić tak naprawdę w tą postać, ale strategię wyjaśnię wam za chwilę. I oczywiście nieugięta wola, żeby jak najlepiej wykorzystać umiejętność pasywną Inarosa. Pasywną umiejętnością Inarosa jest to, że kiedy zginie, wykrwawiając się, jego licznik czasu zostaje, mimo że ten sam, to jesteśmy w stanie sami się wskrzesić. Giniemy, pojawia się sarkofag, do którego Inaros, że tak powiem, wchodzi, albo sarkofag zamyka się na nim. Jeżeli przeciwnicy są blisko, Inaros będzie zadawał im lekkie obrażenia oraz
ładował swój pasek wskrzeszenia, w związku z tym podniesie się sam. Jeżeli gracie solowo, te kilkanaście sekund może być dla was zbyt krótkim czasem, ponieważ przeciwników może być mało i musimy poczekać, zanim do nas dojdą. W związku z tym nieugięta wola jak najbardziej nam się przyda. Osobiście nie znalazłem takiej informacji, albo też sam nie odnotowałem czegoś takiego, że zasięg mocy oddziałuje na zasięg pasywnej umiejętności Narosa. Natomiast jeżeli wy byście się z tym spotkali, to pamiętajcie o tym, żeby wpisać to w komentarzach, dać mi znać, a na pewno umieszczę sprostowanie w filmie. No i oczywiście dodatkowo dobrałem sobie pośpiech, żeby jak najmocniej zwiększyć szybkość sprintu Narosa, ale jak najbardziej możecie wsadzić tam cokolwiek, ale to cokolwiek innego. Czy to będzie mistrz złodziejski, czy dryfy, to już od was i tylko i wyłącznie od was zależy. Natomiast pamiętajcie, że to gniazdo ma w sobie już polaryzację. Przez to mamy bardzo ograniczony wybór. Z drugiej strony oczywiście, jak każde inne gniazdo, możecie spróbować sobie przeformować. Przejdźmy sobie teraz do strategii przy tym sposobie budowania tej postaci. Buduję go głównie pod pierwszą z jego umiejętności. Stunuję jak najwięcej, zatrzymuję, powstrzymuję przed ruchem jak największą ilość przeciwników, a później ubijam ich przy pomocy dobicia ze swojej broni. Ze względu na to musicie mieć broń, która będzie bardzo szybko dobijać przeciwników. Broń, która jest lekka, najlepiej krótką broń, która ma małą, krótką grafikę zabójstwa. Wtedy możecie zabić naprawdę dużą ilość tych przeciwników. 25% kradzieży życia jest bardzo, ale to bardzo dużą ilością, szczególnie że obrażeń na broni będziecie mieli bardzo dużo. Drugiej oraz trzeciej umiejętności nie używam wcale, ponieważ według mnie są to umiejętności totalnie bezużyteczne. Pierwsza z nich, fakt, że w grze z członkami drużyny może być przydatniejsza, ponieważ oznaczamy sobie przeciwnika i nasi sojusznicy mogą go przez ten czas wchłonąć, przez co będą odzyskiwać punkty zdrowia. Natomiast jeszcze gracze w momencie, kiedy nagrywam ten film, bardzo rzadko z tego korzystają, w związku z tym nie radzę wam w zasadzie inwestować w tą umiejętność. Burza piaskowa, jak już mówiłem, jest jedynie przydatna w momencie, kiedy walczymy przeciwko pladze, w związku z tym musicie napakować tam jak najwięcej długości trwania czasu, w związku z tym będziecie mieli jak najmniejsze zużycie energii na sekundę. No i oczywiście zwiększamy sobie jak najbardziej skuteczność oraz zasięg mocy. Tak naprawdę zbyt dużo czynników, żeby postawić na burzę piaskową jako naszą główną umiejętność i jest ona praktycznie nieprzydatna. Aczkolwiek przy obronie nawraku może wam się przydać do tej 15 może fali. Później zaczynają przychodzić eksimusy, które pożerają naszą energię w tak dużym, w tak krótkim czasie, tak dużą ilość, że zwyczajnie nie jest wam ta umiejętność na rękę. No i oczywiście ostatnia z umiejętności Narosa, Chmara Skarabeuszy, używam jej do zwiększenia sobie jak najmocniej pancerza, aby później być jak najbardziej wytrwałym. Pamiętajcie jednak, że użycie tej umiejętności będzie obniżać wasze punkty życia. W związku z tym używacie Chmary Skarabeuszy powiedzmy do połowy waszych punktów życia, używacie suszy na jak największej ilości przeciwników, dobijacie tych przeciwników, by naładować sobie punkty życia i zmaksymalizować działanie Chmary Skarabeuszy. W grze solowej nie używacie tej umiejętności praktycznie nigdy, natomiast w grze z sojusznikami, by odzyskali oni punkty życia tylko w bezpiecznych sytuacjach i raczej na niższych poziomach, ponieważ na wyższych zwyczajnie bardzo, ale to bardzo szybko te punkty życia schodzą naszym sojusznikom. Bardzo szybko są one zbijane, w związku z tym praktycznie nie jesteśmy w stanie użyć tej umiejętności na tyle skutecznie, żeby ona miała jakiekolwiek znaczenie. Oczywiście doradzam wam jak zwykle dobranie sobie kariera do podnoszenia przedmiotów oraz kulek ze względu na to, że mamy równowagę. Natomiast tak jak mówiłem, ta równowaga jest bardzo opcjonalna. Jak widzicie, wszystkie moje statystyki są
na poziomie 100% lub poniżej, tylko i wyłącznie zasięg mocy jest zwiększony maksymalnie, jak to jest tylko możliwe. Wydaje mi się, że ten sposób budowania jest najbardziej odpowiedni ze względu na to, że daje nam ogromną wytrzymałość, a przez umiejętności Inarosa częste zatrzymywanie przeciwników w miejscu i łatwe odzyskiwanie punktów życia. Ale jak zwykle, pamiętajcie o tym, że wszystkie wasze sugestie wpisać w komentarze pod tym filmem, a na pewno je sprawdzę. Jeżeli macie lepszy sposób budowania tej postaci, bądź sami gracie lepszym sposobem budowania Inarosa, to oczywiście nie wstydźcie się i napiszcie to w komentarzu. A póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w Warframe.